I było to zrobione z taką podniosłością, z taką dumą, z takim patriotyzmem, że my jesteśmy w szoku. Dzień dobry. Wyspaliśmy się w hotelu, zjedliśmy śniadanie hotelowe. Były gofry nawet na śniadanie. I zaraz idziemy do warsztatu z nadzieją, że auto jest już zrobione i że zaraz będziemy mogli ruszać w drogę. Trzymajcie kciuki. Wielkie wydarzenie dla Amerykanów. Ludzie mało, że idą w ogóle po ulicy, bo tu się nie chodzi, tu się jeździ wszędzie. Tu się do sklepu, który jest 3 minuty dalej, jedzie samochodem. Mało, że idziemy na piechotę, to jeszcze z walizkami. Nie ogarniają, co się dzieje. Auto zaparkowane na zewnątrz, więc albo naprawili i możemy jechać, albo jest tak zepsute, że się nie da zrobić i sobie odpuścili. Idę spytać. Zrobili, naprawili, naprawiona klimatyzacja, w pewnym sensie. Nie działa, ale jest naprawiony kompresor, żeby nie zepsuł znowu rozrusznika, więc rozrusznik też jest naprawiony. I co jest mega ciekawe, powiedzieli, że u nich działa to tak, że ta firma Firestone ma 2000 punktów w całych Stanach i jeżeli w ciągu roku cokolwiek z tych rzeczy się zepsuje, na przykład rozrusznik albo coś innego, to mamy gwarancję. Za darmo podjeżdżamy do innego ich warsztatu i nam za darmo wymieniają na nowe. Pierwszy raz o czymś takim słyszę. Wow. No to pakujemy się, ruszamy. Mamy ponad 1000 mil, czyli jakieś 1700 km do zrobienia w 2 dni, żeby zdążyć do Chicago na samolot. Róbmy to. Dzisiaj musimy trochę na 5 km, żeby zdążyć do Chicago i pewnie będziemy jechali przez noc. Ale powinniśmy zajechać jeszcze w kilka fajnych miejsc. Między innymi zajedziemy pod pomnik Szalonego Konia. Największy pomnik świata, który jest budowany przez Polaka. Dzisiaj będzie Dzień Monumentów. W drodze do Mount Rushmore i do pomnika Szalonego Konia zjechaliśmy jeszcze pod Devil's Tower, pod taki narodowy monument w Stanach, z którym wiąże się ciekawa legenda indyjska. Legenda indyjska mówi, że kilka młodych indyjskich kobiet uciekało przed niedźwiedziami. Wbiegły na niewielką skałę, ale ta skała była zbyt niska, żeby uchronić się przed niedźwiedziami i wtedy bogowie zlitowali się nad tymi Indiankami i wypiętrzyli skałę do góry na tyle wysoko, żeby niedźwiedzie nie mogły ich dosięgnąć. Niedźwiedzie były wściekłe, więc zaczęły pazurami drapać tą skałę i dlatego dzisiaj na skalę widać takie właśnie pionowe jakby ślady po pazurach niedźwiedzia i Indianie tą górę nazywali Górą Niedźwiedzi. Kiedy przybyli tutaj pierwsi eksploratorzy amerykańscy w poszukiwaniu złota, to prawdopodobnie źle zrozumieli lokalnych Indian i przetłumaczyli nazwę tej góry nie jako Górę Niedźwiedzia, ale jako Złą Górę. Nie Bear, tylko Bed. I od tamtego czasu góra nazywa się Devil's Tower, czyli Wieżą Diabła. Tak jak widzicie, albo nie widzicie, Devil's Tower powinna być tutaj za nami. Niestety z powodu dzisiejszej pogody jej nie widać, ale możecie sobie wyobrazić, że tam jest. Na pewno słyszeliście o amerykańskiej górze Mount Rushmore, w której są wyryte twarze czterech amerykańskich prezydentów, ale zapewne nie słyszeliście o pomniku Szalonego Konia, który znajduje się tuż koło góry Mount Rushmore i jest dużo, dużo większy. Mało tego, ten pomnik jest budowany przez Polaka. Jest to projekt, który bije na głowę Mount Rushmore.
Historia pomnika Szalonego Konia zaczyna się w XIX wieku od życia samego Szalonego Konia. Szalony Koń był indyjskim wodzem, który w XIX wieku, kiedy Amerykanie odkryli złoża złota na ziemiach Siuksów i przejmowali te ziemię, był pierwszym wodzem, który się przeciwstawił, bo żaden inny wódz nie chciał się przeciwstawić, oddawali dobrowolnie swoje ziemie i Szalony Koń zebrał okoliczne plemiona i postawił się Amerykanom. Udało mu się wygrać kilka bitew, udało mu się wygrać całą tą batalię i udało się odeprzeć Amerykanów. I kiedy wracał już do swojego domu ze swoją rodziną, szczęśliwy, że udało mu się wygrać, to okazało się, że Amerykanie nie mogli się z tym pogodzić i chociaż nie wygrali wojny, to zrobili chociaż zasadzkę na Szalonego Konia i zabili go razem z jego rodziną. Od tamtego czasu Szalony Koń stał się takim indyjskim symbolem walki o wolność, walki o indyjskie ziemie i walki przeciwko Amerykanom. Autorem największego pomnika świata jest Korczak Ziółkowski, Polak, urodzony w 1908 roku w Bostonie. W wieku 2 lat w wyniku wypadku zmarli jego rodzice i trafił do rodzin zastępczych, z których po kolei uciekał i był przenoszony do kolejnych rodzin, aż wreszcie w wieku 16 lat stał się samodzielny i zatrudnił się jako pomocnik cieśli. W wolnych chwilach Korczak dorabiał sobie rzeźbiąc meble i bardzo bogato zdobiąc je i został dostrzeżony przez pewnego znanego artystę, który wziął go pod swoją opiekę i stał się jego mistrzem. Nauczył go bardzo dużo i Korczak stał się bardzo znanym rzeźbiarzem. Kiedy powstawała rzeźba Mount Rushmore, Indianie byli bardzo niepocieszeni, bo góra, w której to wszystko było rzeźbione, była ich świętą górą. Wodzowie indyjscy postanowili, że chcą pokazać Amerykanom, że Indianie też mają swoich wielkich bohaterów i postanowili, że stworzą własną rzeźbę, rzeźbę indyjskiego wodza Crazy Horse'a, czyli Szalonego Konia, tylko potrzebowali kogoś, kto podjąłby się tak dużego wyzwania. Jeden z wodzów, którzy postanowili podjąć się tego projektu i stworzenia rzeźby Szalonego Konia, trafił na pracę Korczaka w Nowym Jorku na rzeźbę Paderewskiego i zachwycił się tą rzeźbą, postanowił odnaleźć tego człowieka i okazało się, że Korczak pracuje kilkanaście kilometrów stąd przy budowie Mount Rushmore. Wódz Stojący Niedźwiedź spotkał się z Korczakiem i namówił go do tego, żeby Korczak rzucił wszystko i poświęcił swoje życie budowie tego pomnika. Korczak początkowo się opierał i nie chciał się podjąć tego wyzwania. Wtedy wybuchła II wojna światowa, on poleciał do Europy walczyć na wojnie i kiedy wrócił, spotkał się jeszcze raz z wodzem i powiedział, że jednak się tego podejmie. Na początku prace były bardzo ciężkie, bo nie było tutaj w ogóle prądu, wody, żadnej cywilizacji i przez pierwsze miesiące Korczak mieszkał w namiocie i bez użycia jakichś maszyn sam ręcznie budował ten pomnik. Wspinał się na górę i rzeźbił pomnik. Indianie poprosili Korczaka, żeby nie zgadzał się na żadne finansowanie ze strony rządu amerykańskiego i chcieli, żeby ten projekt był w całości finansowany przez ludzi. Był to tak naprawdę w pewnym sensie jeden z pierwszych projektów społecznościowych, który w całości był finansowany przez Indian i przez ludzi odwiedzających to miejsce. Pomimo tego, że Korczak dwukrotnie dostawał propozycje wielomilionowych dotacji od rządu amerykańskiego, to się na nie nie zgodził. A kiedy brakowało mu pieniędzy, Indianie w swoich rezerwatach robili zbiórki, czy to pieniędzy, czy nawet narzędzi, które tutaj przywozili, żeby móc kontynuować ten projekt. Korczak był bardzo dumny z tego, że jest Polakiem. Wyrazem tego są imiona jego dzieci. Miał 10 dzieci i wszystkie dzieci dostały tradycyjne polskie imiona, takie jak Jadwiga, Anna, Adam, czy na przykład Kazimierz. Po śmierci Korczaka został odnaleziony jego list, który był zaadresowany do jego dzieci, w którym napisał, że jeżeli umrze, nie muszą kontynuować jego dzieła, niech nie czują się zobowiązani do tego, żeby to kontynuować, ale jeżeli jednak podejmą się kontynuacji, to żeby już się tego trzymali, żeby nigdy nie przestawali. 7 z 10 dzieci postanowiła kontynuować jego dzieło.
Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale pomnik szalonego konia jest naprawdę olbrzymi. Jeżeli widzieliście kiedyś Mount Rushmore, czyli cztery twarze prezydentów, to kiedy nałoży się je na rzeźbę szalonego konia, cztery twarze prezydentów mieszczą się tutaj. Są mniejsze od głowy szalonego konia, a szalony koń po ukończeniu będzie cały razem z wielkim koniem. Po ukończeniu będzie miał 175 metrów wysokości i prawie 190 metrów długości. Będzie to największy pomnik świata. A teraz dla porównania zabieramy Was pod Mount Rushmore, żeby Wam pokazać, jaka jest różnica skali. I już tu kiedyś byliśmy 5 lat temu i szczerze mówiąc Mount Rushmore to było nasze największe rozczarowanie, jeżeli chodzi o takie porównywanie tego, co widzieliśmy wcześniej na zdjęciach czy w filmach amerykańskich, a potem na żywo. Bo na żywo Mount Rushmore wydaje się bardzo malutkie, a na filmach to twarze są olbrzymie i zawsze są pokazywane na przybliżeniu. Teraz już jest ciemno, ale może coś zobaczymy. Chodźcie. Byliśmy przed chwilą pod Mount Rushmore i akurat na chwilę się rozstąpiły mgły, więc mogliśmy zobaczyć te twarze, ale trafiliśmy też na pokaz filmu, bo tutaj przy samym Mount Rushmore jest zrobiony taki otwarty, mały amfiteatr. Był film na temat tych czterech prezydentów, których twarze zostały tutaj wykute. Byli to Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. I film był zrobiony w bardzo takim patriotycznym, amerykańskim stylu. Strasznie grający na emocjach. Na tyle, że na nas też to zrobiło wrażenie, Amerykanie to normalnie płakali. Potem było wspólne odśpiewanie hymnu. A na koniec osoba prowadząca wyszła i poprosiła, żeby wszyscy weterani i aktywni wojskowi, którzy są tutaj wśród tych ludzi, wyszli na scenę. I byliśmy w szoku, bo było no kilkadziesiąt, maksymalnie 100 osób tutaj zebranych, a wyszło chyba z 15 wojskowych, także strasznie dużo jak na taką małą grupę ludzi. I wszyscy ci ludzie wspólnie zdejmowali i składali amerykańską flagę. I było to zrobione z taką podniosłością, z taką dumą, z takim patriotyzmem, że my jesteśmy w szoku. Naprawdę Amerykanie mają niesamowity patriotyzm, niesamowitą dumę z tego, że są wojskowymi, że służą dla swojego kraju, a wszyscy pozostali niesamowity szacunek dla tych, którzy są wojskowymi, którzy poświęcają swoje życie i ryzykują swoje życie dla Ameryki. Niezłe doświadczenie, takie bardzo emocjonalne. Udoskonalamy system spania w samochodzie. Najpierw pokażę takie ładniejsze miejsce. Tu zrobiliśmy taką półkę, prycza, mięciutko, wygodnie, było oświetlenie, tu z boku półka na mafiny, pięknie tam, a czekaj, gdzie będzie głowa? Tu będzie. A tam masz więcej miejsca? Tam masz więcej miejsca, tam masz, musisz mieć głowę. Tam musisz mieć głowę, mówię ci. Zgubiliście chyba. Dobra. Ale no, tam, patrzcie, tam jest przestrzeń. Wolę mieć głowę tutaj. Filip, ale ty będziesz zamknięty, to nic nie będziesz. Czekaj, spróbuj sobie na razie z głową tam. Nie wejdę tam z głową. Dawaj, spróbuj. Nie mam nawet jak wejść. Ale no wsuń się po prostu jak... Filip, a nie masz klaustrofobii? No. Ani nie wygląda tak no. Strasznie jak u ciebie. To jest okej. Okay. Jeszcze parę słów, dlaczego w ogóle śpimy w samochodzie i gdzie my jesteśmy. Nadrabialiśmy przez cały dzień kilometry, bo zostało nam 1,5 doby do wylotu. I tak naprawdę jutro jeszcze tylko mamy dzień, niedzielę, żeby dojechać do Chicago. Zostało nam jakieś 600 mil, czyli 900 km. Jechaliśmy na zmiany z Filipem, no i teraz się zatrzymaliśmy na jakieś 3-4 godziny, żeby się przespać. Więc nie było sensu rozkładać namiotów ani szukać miejsca. Jesteśmy po prostu na Restaria, czyli na tym takim parkingu przy autostradzie. Obok są jakieś łazienki. Prześpimy się, jemy rano śniadanie i ruszamy dalej.